witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj czas na makijaż wykonany kosmetykami drogeryjnymi. Mam nadzieję, że kolory i tony będą dobre. Nie dodałam nawet krzty ciepłych tonów z racji tego, że dzisiaj mamy przepiękny słoneczny dzień, więc mogą być one minimalnie za chłodne, no ale zobaczymy. Makijaż wykonany w pełni kosmetykami dostępnymi w Rossmanie i Naturze. Przynajmniej mam taką głęboką nadzieję, że w niczym się nie pomyliłam. Zapraszam Was gorąco do oglądania. Jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego makijażu wykonanego kosmetykami perfumeryjnymi, makijażu bananowego, który był sztucznie oczywiście podkręcony, tak żeby uzyskać jak największą wartość, ona mi wyszła 3964 zł, to w tym momencie macie podlinkowany ten filmik na karcie. A ile wyszło za te kosmetyki w dzisiejszym filmie? Ta informacja wyświetla się w tym momencie. Zapraszam Was gorąco do oglądania. No i lecimy, tutaj się z Wami witam. Zaczynam od nałożenia bazy z Catrice na powieki. Od razu Wam powiem, że jest to moja ulubiona baza. Nakładam jej tyle, ile widzicie. Rozsmarowuję dokładnie. Teraz krem. Jest to krem Ziaja Kozie Mleko. Kiedyś mój ukochany krem, więc wiedziałam, że to będzie dobry wybór. I paletka z Kobo, jest to paletka oczywiście dostępna w Naturze. I standardowo ten sam pędzel co przy makijażu bananowym chiński i najjaśniejszy cień, ten cień również nie jest matowy. I nakładam go pod łuk brwiowy i powyżej tutaj załamania, byleby nie na ruchomą powiekę, ponieważ nie nakładam właśnie tam cienia bazowego. Teraz biorę taki cień brązowy, on też ma w sobie pitu jakieś drobinki, on jest taki chłodny brąz. Ja siebie wolę w ciepłych i nakładam go powyżej załamania, jak widzicie, i w kącik również chińskim pędzlem, tym samym pędzlem, który nakładałam w przypadku makijażu bananowego. No i tyle tam sobie rozcieram, aż będę usatysfakcjonowana. Teraz pędzel z Hakuro i wygładzam sobie krawędzie zarówno na górze, jak i na bokach. Chcę, żeby ten cień był rozmyty. Teraz taki najciemniejszy brąz i mały kulkowy pędzelek z Zoewy. I ten cień takimi ruchami bardziej wklepującymi nakładam w kąciku zewnętrznym, przesuwając się odrobinę do środka powieki, ale zależy mi na tym, żeby ten cień umiejscowić zdecydowanie no, w tym kąciku, tak? Więc nie przesadzam tam z tym przesuwaniem się po powiece. I wracam do tamtego pędzla, którym nakładałam ten brąz i to sobie elegancko rozcieram. Teraz pędzel z Hakuro. I tak, słuchajcie, wycięłam część rozcierania, żeby nikogo nie gnębić tym. I paletka z Miss Sporty, paletka z Miss Sporty, sorry, Golden. I biorę tutaj ten złoty cień, płaski pędzelek z Zoewy. I takimi wklepującymi ruchami umiejscawiam ten cień. Cień, jak widzicie, ma taki dosyć ciemny odcień. No nie jest to takie złoto wybijające akurat moje oko. I z powrotem wracam do tamtego pędzelka po ciemnym brązie i tym, co na nim zostało, bodajże już tutaj cienia nie dokładałam, zacieram te granice. Cień z Miss Sporty był naprawdę całkiem fajnie napigmentowany. Teraz taki malutki pędzelek, biorę ten najjaśniejszy cień, ten troszeczkę mnie zawiódł. On powinien być taki jasno-perłowy, rozświetlający, natomiast on się niestety dosyć mocno osypywał i miał w sobie, szczerze mówiąc, troszeczkę przychłodne odcienie i był na mój gust jakby zbyt lekko napigmentowany. I teraz cień z paletki My Secret. To jest akurat cień wyjęty przez Ole i taką małą kuleczką wprowadzam go w kącik. Zacierając, chciałam tutaj dodać takiego koloru brzoskwiniowego w kącik, zacierając granicę z tym złotym cieniem z Miss Sporty. A tutaj co zrobiłam? Aha, wracam do złotego cienia i paluchem jeszcze go dokładam. Natomiast jak widzicie, on cały czas tam sobie siedział, tylko po prostu chciałam podbić bardziej jego, nie wiem co, pigmentację. I teraz ten pędzelek chiński, który nakładałam jasny i też sobie wszystkie te granice elegancko tam wyrównuję. I teraz eyeliner z Vibo w kołamarzu. Nie jest to mój ulubiony produkt, o tym Wam więcej mówię na końcu. Natomiast swego czasu używałam go dosyć często. Nie wiem, chyba nie widząc jego minusów. No i maluję kreski. Oczywiście ten proces na potrzeby YouTube'a trwa jeszcze dłużej jak normalnie. Albo i normalnie tyle maluję kreski, tylko na to tak nie zwracam uwagi. No, trwało to w nieskończoność. On jest dosyć precyzyjny, natomiast on ma inne jakby wady.
No, musiałam go sobie dokładać, bo on już trochę tam przysach. Kreski namalowane, nawet w miarę byłam zadowolona. I teraz baza z Belle. Muszę Wam powiedzieć, że ta baza jest całkiem przyzwoita, bo ona daje taki efekt lekko rozświetlający, jednocześnie matujący, bardzo przyjemnie się rozprowadza po twarzy. Naprawdę jest fajna. Ja już oczywiście jej używałam wcześniej i tusz z Miss Sporty, ten nowy Lash Designer, szczoteczka plastikowa i tusz zachowuje się bardzo podobnie do tuszu marki Pupa, ale o tym chyba też Wam mówię na końcu. I trzeba z nim również, znaczy ja muszę w nim po prostu tuszować bardzo wolno rzęsy. Dobra, lecimy szybciej. Wake Me Up Rimmel w kolorze 100 Ivory. Rozprowadzam go Beauty Blenderem. Ta dawno użyłam naprawdę mało podkładu. Naprawdę mało podkładu. I rozprowadzam. Podkład ma bardzo ładne wykończenie. Szczerze mówiąc w aparacie wygląda ładnie jak na żywo. Korektor z Maybelline Affiniton w kolorze najjaśniejszym. I się upaćkałam nim, stąd była ta mina. Nakładam go pod oczy i Beauty Blenderem elegancko to rozprowadzam. I teraz Catrice Camouflage w kolorze nie najjaśniejszym, tylko drugim w kolejności 020. I nakładam go na tutaj tą dolinę łez. To jest ta sama historia co z Narsem. Ja praktycznie zawsze używam dwóch korektorów i najpierw palcem go wklepuję. On bardzo ładnie, słuchajcie, się zachowuje. I na palcu tak naprawdę można byłoby poprzestać, natomiast ja lubię po prostu mieć kontrolę nad właśnie ilością, paradoksalnie, tak. I dlatego jadę Beauty Blenderem. I teraz zdecydowałam się na moje kółeczko z Kobo, ponieważ jedyny bronzer, jaki mam do grania, jest Sensik. I no, niestety zrobił mi on ostatnio konkretne plamy, więc wybrałam kółeczko z Kobo i ten najciemniejszy odcień brązu. On jest taki dosyć ciepły, ten jaśniejszy z kolei jest w kolorach, w odcieniach chłodnych. I robię, jak widzicie, sobie takie krechy. Dosyć sporo tego produktu nakładam. Pędzel chiński wspaniale mi się sprawuje. Kupiony na AliExpress. I teraz właśnie na prośbę choćby jednej z Was to na pewno pokazuję, jak ja to robię. Po takiej kresce jadę i dlatego to nie jest poskracane. Po kresce jadę po prostu Beauty Blenderem brudnym po podkładzie. I jadę tyle czasu, aż uzyskam satysfakcjonujący mnie efekt. To można budować, ja normalnie jeszcze nakładam bronzer. I teraz tym razem nie nałożyłam perełki rozświetlające z Kobo. Najpierw płaskim pędzlem z Hakuro pod oczy wędrują. A potem oczywiście na całą buzię. Nie miałam, znaczy miałam jeden puder, powiem Wam, z Max Factora, ale kupiony przez internet. Nie mam przekonania, czy on jest dostępny w drogeriach, więc wybrałam coś, co na pewno jest dostępne w drogeriach. Zresztą te perełki z Kobo są bardzo fajnym produktem. Niekoniecznie pod oczy, ale na twarz już jak najbardziej. I teraz tym pędzlem, którym nakładałam ciemny brąz, jadę od zewnętrznego kącika do środka dolnej powieki. Nakładam. I teraz wracam do tego brzoskwiniowego cienia. Biorę właśnie ten sam pędzelek, co w makijażu bananowym, czyli chiński z napisem Estée Lauder. I uzupełniam to brakujące miejsce na dolnej powiece, wypełniając ten cień, naprawdę jest prześliczny. Ja zresztą miałam tą paletkę. Za czym Ola mi dała. I teraz pędzlem z czego? Z Hakuro pewnie. Tak, wygładzam sobie granicę tej dolnej powieki. I tuż z Rimmela, ten pitu pitu farbujący rzęsy. Ja go kupiłam, żeby zrobić test, za który nikt mi, wiecie, nic nie dał. Żeby zobaczyć, czy faktycznie te rzęsy się zafarbują. I oczywiście guzik mi z tego wyszło, ale tuż dalej mam. I róż, tak słynny róż z Lovely Holo. Tu jest taka ciekawostka, muszę Wam powiedzieć, że na filmie on wygląda bardzo ładnie. Powiedziałabym naturalnie, delikatnie. I to jest przykład tego, jak jednak troszeczkę aparaty przekłamują na żywo. Ja osobiście siebie nie lubię w takim efekcie, dlatego tutaj Beauty Blenderem wszystko to wygładzam. Jest to dla mnie taka bardzo różowo-złoto świecąca plama koloru i ja się źle czuję w takim make-upie. To była szybki przerywnik brwi, oczywiście Golden Rose. I teraz żel do brwi z Lovely w kolorze numer 2. I pomadka z Rimmela wędruje na moje usta. Taka brzoskwiniowa, dostałam ją od Oli i bardzo ją lubię. Ona ma takie fajne, nawilżające wykończenie. I tak wygląda make-up skończony.
Pozostaje mi tylko jeszcze do Was odrobinę pogadać. I tak wygląda skończony makijaż. Co muszę Wam powiedzieć? Muszę powiedzieć, że dla mnie prywatnie na co dzień najlepszy makijaż to jest połączenie po prostu marek perfumeryjnych, marek drogeryjnych i tych marek pomiędzy. Choćby dla mnie Zoeva jest trudną marką do, wiecie, ułożenia, czy Inglot. I jednak ja najbardziej lubię łączyć te różne marki. Nie lubię się trzymać tylko jakby konkretnych, wiecie, sklepów, konkretnych segmentów. Tusz z Miss Sporty jest całkiem niezły, choć uważam, że najlepszy będzie do dolnych rzęs. Przypomina mi do złudzenia ten tusz z pupy. I będzie świetny właśnie do dolnych rzęs, do górnych. No, możecie mniej więcej zobaczyć. On dosyć ładnie te rzęsy podkreśla, natomiast on je, jakby wiecie, rozdziela. Czyli nie do końca nadaje im takiej objętości, a ja osobiście taki efekt najbardziej lubię. Jeśli chodzi o resztę rzeczy, no to co ja mam powiedzieć? Ja jestem generalnie, słuchajcie, zadowolona. Podkład, baza. No, róż z Lovely jest dla mnie jednym wielkim świecidełkiem. Nie jest to mój ulubiony absolutnie róż. Natomiast go użyłam, ponieważ jest bardzo popularny. Ja naprawdę go bardzo mocno rozcieram, bo jeżeli tego nie zrobię, to jestem jakąś taką brzoskwiniową choinką. Źle się po prostu czuję aż w tak świecącym różu. No i dobra, no i co? Przybliżę się Wam. Ta baza z Belle jest naprawdę przyzwoita, zresztą podkład z Rimmela White Me Up również, także ta twarz, szczerze mówiąc, wygląda całkiem ok. Najgorszym produktem z tych wszystkich, które dzisiaj użyłam, jest zdecydowanie eyeliner i nie wiem, czy to zobaczycie, ale on pęka skubany. On po nałożeniu, jak zastyga, to lubi pękać i widać te pęknięcia na tej kresce, przynajmniej ja je oczywiście widzę z bliska. I no niestety, z racji swojej formuły, wchodzi mi na rzęsy, to zasycha na tych rzęsach i to z kolei sprawia, że dużo trudniej mi się po prostu te rzęsy tuszuje. I to jest dla mnie najgorszy produkt z tego dzisiejszego makijażu, choć go używałam przez jakiś dosyć spory czas, więc też nie jest to, wiecie, rzecz, którą miałam wyrzucić i zostawiłam tylko po to, żeby Wam nagrać. Paletka z Kobo, aha, ja mam szminkę na zębach, ale obciach. Dam radę ze szminką na zębach, przepraszam. Wiecie co, ja rzadko mi się zdarza, żebym miała szminkę na zębach. No i tak po prostu wygląda ten make-up skończony. Moim zdaniem jest całkiem przyzwoicie, ale absolutnie nie mam wrażenia, że wiecie, że on jest gorszy, lepszy jakiś. Dodatkowo chciałam Wam powiedzieć, że tak naprawdę makijaż wykonywany kosmetykami drogeryjnymi typu L'Oreal, Max Factor i tak dalej, licząc ceny z drogerii, wychodzi bardzo mojej ocenie drogo i jednak najlepsze ceny po prostu mamy w sklepach internetowych, natomiast wszystkie ceny, które są podane w trakcie, były podane w trakcie trwania tego filmu, były cenami z Natury i Rossmana, no bo taki to miało sens. No dobra, to ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że i ta wersja makijażu Wam przypadła do gustu. Pozdrawiam Was, do zobaczenia do kolejnego filmu. Trzymajcie się, pa, pa. Jeszcze raz Wam się może przybliżę. Tym razem bez szminki na zębach.